Siemano, ja jestem Anna z nieba i zapraszam Was na kolejną odsłonę mojej paczki z modyfikacjami o nazwie Lolpak. Jest to właściwie takie połączenie Mboxa i Lolpaka, ale nazwałem to Lolpak V5. Tutaj macie napisane, że są 23 mody, ale tak naprawdę jest ich mniej. Teraz przejdziemy do prezentacji wszystkich modyfikacji. Czy wam pokażę skina takiego, co zrobiłem? Takiego innego trochę. Z tyłu taki. O. Dobra, pierwszą modyfikacją jest Optifine. Zwiększa FPS-y, można sobie zoomować obraz i tak dalej. Drugą modyfikacją jest Flintcraft. Możemy robić narzędzia ze zwykłego flintu, czyli krzemienia. A gdy go przepalimy, otrzymujemy taki i z tego przepalonego robi się takie narzędzia. Kolejna modyfikacja jest Inventory Tweaks. Czyli gdy mamy bałagan w skrzyni, za pomocą jednego przyciska możemy wszystko ładnie posegregować. Kolejną modyfikacją jest Keep Items on Dead, czyli po śmierci nie tracimy itemów, bardzo przydatne. Następną modyfikacją jest Raise Minimap, możemy stawiać waypointy, w prawym górnym rogu mamy mapę. Na klawisz M mamy menu, możemy tutaj zmieniać różne opcje. Kolejną modyfikacją jest Trigapitator. Mając jakąś ciekierkę, ja tu mam żelazną. Ścinając drzewo od dołu, aha, to ono spada całe, ale z racji, że mam włączony Creative, to wam tego nie pokażę. Następną modyfikacją jest Battle Towers, czyli na naszym świecie musi być to nowy świat. Generują się różne takie wieże, tam są dungeony, skrzynie z różnymi itemkami. Następną modyfikacją jest Crafting Guide i ta modyfikacja dodaje nam do gry książkę z receptorami. Działa ona pod przyciskiem G. Nie musimy w ogóle robić książki, tutaj mamy receptury craftingu wszystkich itemków. Lub tą książkę możemy zrobić w taki sposób. Na środku kładziemy crafting table. I musimy mieć 4 papiery, kładziemy je tak, w taki sposób. I 4 książki, które kładziemy tak i mamy crafting guide. Kolejną modyfikacją jest Farm Craftory. Taka modyfikacja rozbudowana i przy każdym jedzeniu dzięki tej modyfikacji mamy pokazane, ile nam ona leczy serduszek lub głodu. No, w sumie ile głodu nam leczy. I tutaj są różne drzewa, na przykład tutaj jest drzewo bananowe, tutaj jest winogrono, tutaj jest wiśnia, tutaj właściwie sadzonka, no. I to jest takie lepsze niż ten. Ta modyfikacja Palm Harvest, gdyż Palm Harvest jest aktualnie na 1 czy 2 zbugowane, a ta jest fajniejsza. Następną modyfikacją jest Metallurgy. Ta modyfikacja jest bardzo obszerna. Tutaj jest dosłownie może 1/4 albo 1/5 tych wszystkich itemków, które są dodane i również tekstury zwykłych naszych itemów, tych powiedzmy chociażby kamiennych narzędzi, miecza, łopaty, siekiery są zmienione, a takie fajniejsze są skrzynie, które mają tyle miejsca, co tutaj jest napisane, na przykład 8x9, ta ma 9x9, również fajne. Następną modyfikacją jest Millionaire Mod. To są itemki z tej modyfikacji i ogólnie ta modyfikacja polega tak, że generują nam się takie wioski, możemy im tam sprzedawać surowce, za to dostajemy takie monety. I tu jest na przykład taka jedna wioska się wygenerowała. I tu jak... ładno nawet. Jak tutaj zawsze jest taki jeden budynek, taki jakiś rynek. O, zaraz tam będę, panie. Ktoś tu za chwilę przyjdzie. I możemy tutaj sprzedawać kilkanaście itemów. I dzięki tym itemom oni mogą rozbudowywać wioskę. A nam płacą takimi pieniędzmi, co oni posiadają. Dobra, nikogo nie ma, to... nie będę czekał. Ogólnie aktualnie nie mam wgranego too many items, a więc nie mogę zrobić dnia. Ale jest ustawione jasność na maksa, więc myślę, że nie będzie problemów. Jeszcze... tak, w razie czego. Dobra, następną modyfikacją jest Ruins Mod. To na przykład ogólnie na naszym całym świecie generują się różne ruiny. To jest na przykład
Nie ma w tym żadnych skrzynek, no po prostu generują się takie ruiny. Możemy tam jakieś, bo to są różne struktury. Znaczy, w niektórych chyba są jakieś skrzynki, są w niektórych pułapki, że możemy zginąć, więc trzeba uważać. Ale też no, surowce z tego możemy jakieś tam pozyskać, przydatne. Na przykład takie też studnie się generują. No zresztą zobaczycie. Następną modyfikacją jest Team Fortress 2. Ta modyfikacja dodaje nam do naszej gry takie różne działka. Nie będę wam ich pokazywał. Jak chcecie sobie sprawdzić craftingi i tak dalej, wystarczy wpisać w Google. I tam na pewno wam się pokaże strona i możecie tam wszystkie receptury znaleźć. No a jakbyście je mogli znaleźć, to możecie do mnie napisać, wam podam receptury. Następną modyfikacją jest Twilight Forest. Tu są itemki, które dodaje nam ta modyfikacja, na przykład takie świetliki. One świecą. Fajne to jest. Tu mamy takie różdżki. Na przykład taka różdżka nam zombie tworzy, one są trochę inne i one służą nam, czyli jak ktoś nas zaatakuje. Czyli gdy ktoś nas zaatakuje, to one nas bronią i nam pomagają. I takie różne, ogólnie, żeby dostać się do tego lasu, robić taki teleport. Się kopię dół 2 na 2. Znaczy taki kwadrat, dwie kratki, tu dwie kratki, a głębokości tylko jedna. Wlewacie tu wodę, gdy jest tutaj woda, to wrzucacie tutaj diament, się robi portal, wskakujecie i was przenosi do tego świata Twilight Forest. W tym Twilight Forest generują się też takie struktury jak zamki, tam są różne inne moby. No, bardzo fajna modyfikacja. Następna modyfikacja jest More Player Models. Czyli, że bodajże, jeśli się nie mylę, to się są jakieś nowe postacie. Ale przy tej modyfikacji mogę się mylić, więc to sami sprawdzicie. Kolejną przedostatnią modyfikacją jest Ores Drop Morris, czyli z jednej rudy jakiegoś danego surowca może nam wypaść od jednego aż do czterech. Na przykład mamy jedną rudę węgla i kopiemy ją kilofem i normalnie by nam wypadł tylko jeden węgiel, a dzięki tej modyfikacji może nam wypaść aż cztery węgle z takiej jednej rudy. I ostatnia modyfikacja jest Better Fonts. Jak widzicie, mam ustawioną czcionkę polską i ma ona taką fajną taką fajną czcionkę jak normalnie angielska, a polska jest taka cienka, no to dzięki tej modyfikacji właśnie polska jest również taka tak samo gruba, taka sama jak ta angielska, no tylko że mamy wszystko po polsku, to jest również bardzo fajne, w szczególności jeśli mamy tą modyfikację milionare, bo oni tam gadają po angielsku dużo, więc jeśli ktoś nie zna, to miałby problemy, żeby tam się z nimi dogadać i o co im chodzi. A tak ustawiacie sobie czcionkę polską i macie wszystko napisane po polsku, więc bardzo fajne. I to na tyle. Czego nie dodawałem? Smart Moving nie dodawałem, gdyż nie lubię tej modyfikacji, nie polecam wam jej. Ona jest naprawdę, jak dla mnie, ona jest beznadziejna. I jej nie dodawałem. Jak chcecie, możecie sami sobie ją dograć, ale ja jej nie będę dodawał. No i to na tyle. Więcej modyfikacji nie dodawałem, bo stwierdziłem, że też jak jest za dużo, no to też się fajnie nie gra. A tutaj są takie mody, myślę, fajne. W szczególności to Millionaire, bo już w końcu wyszło na 1 czy 2. Twilight Forest. To są według mnie takie dwie najfajniejsze modyfikacje. A więc jeśli się podobało, dajecie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam was bardzo do tego. I co tutaj więcej? Nie piszcie mi, kiedy będzie następna, bo powiedzmy, jeśli ta wyjdzie, a wy za dwa dni piszecie, kiedy będzie następna paczka, no to przecież takie paczki się tak szybko nie robi. Więc jak się podobało, łapka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a paczka ci się podoba, zachęcam cię do tego. Polecam również oglądać moje inne filmiki. Download macie w opisie tego filmiku. Jak czegoś nie wiecie, pytajcie. Polecajcie znajomym, jak wam się podoba. I to na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.